Jeszcze raz się musimy połączyć. Jeszcze raz się musimy połączyć, pan profesor Wojciech Rogowski. Kochani, jest już, widzę, pierwszy użytkownik. No niestety, kochani, na pewno jest tak, jest pan profesor, widzę, tak? I łączymy się za chwilkę. Tak, czekam na pana profesora. Jesteśmy, jest, czy jesteśmy słyszalni? Tak, ja słyszę panią doskonale. Tak. No świetnie. Na czym skończyliśmy, panie profesorze? Troszkę nam się wątek skończyliśmy na procedurach. Jakie tak, na procedurach. Które właśnie miałyby zabezpieczyć tak, pacjenta. Żeby chorzy nie chodzili do szpitala wycieczkami, tylko jeśli na przykład jest rodzina i ktoś potrzebuje towarzyszenia, to lepiej, żeby rodzina została na przykład w samochodzie, prawda, i poczekała na tego chorego w samochodzie, to będzie najbezpieczniej. Natomiast żeby ci chorzy siedzieli jak najdalej od siebie, żeby te skupiska ludzkie były jak najmniejsze. Wówczas w kolejce do lekarza rekomenduję maseczki dla wszystkich i rekomenduję, aby dostosowali się do swoich lekarzy, a my to chorym proponujemy, aby przychodzili na z góry wyznaczone wcześniej godziny. Niestety, żeby tłoku nie było. Żeby nie było tłoku. U nas pokutuje takie przeświadczenie wśród wielu chorych, że im szybciej ktoś przyjedzie, tym szybciej i lepiej będzie załatwiony. Proszę Państwa, to jest totalna bzdura. Z panią Anią pracujemy od jakiegoś czasu, się spotykamy i pani Ania wie, że staram się przestrzegać spotkania co do minuty i dbam o odstępy między wizytami. Jeżeli państwa lekarz państwu zaproponuje godzinę 16, to nie znaczy, że o 16 państwo będziecie gorzej załatwieni niż o godzinie 9. Tak. Znaczy, panie profesorze, ja właśnie mówiłam kiedyś na swoim samodzielnym live'ie, bo oczywiście opowiadała o swoich doświadczeniach prywatnych, to co ja przeszłam, że lekarze w szpitalu na Ursynowie umawiali wszystkich pacjentów na 7 i na 8 rano. To jest bez sensu. Lekarz pracuje do godziny 15 i w tym przedziale czasowym, jeśli nie ma wyznaczonej godziny, pacjent może sobie przyjść dowolnie. A wiadomo, wszyscy są umawiani na 8, wszyscy przychodzą na 8, w związku z tym jest tłok, nerwy, chorzy są schorowani, zmęczeni, ledwo żyją i ja sobie akurat tak to ustawiłam, że przychodziłam pod koniec przyjmowania lekarza, dostawałam zlecenie na chemię, szłam na chemię po południu, kiedy w sali były dwie osoby. Pani Aniu, jako lekarz też był, jako lekarz bywam, jako pacjent u lekarzy, stosuję pani technikę i umawiam się z reguły na końcu. Mam nadzieję, że w dobie epidemii, którą dzisiaj mamy, tego typu praktyki nie są stosowane. Oczywiście one są bez sensu i myślę, że te ośrodki, które w ten sposób postępowały, się z tego wycofują. I teraz pacjenci pytają, czy podanie chemii może być odroczone z powodu koronawirusa, bo wiadomo, że dla pacjentów odroczenie chemii też jest pewnego rodzaju stresem, bo gdzieś tam psychicznie mamy z tyłu głowy, że chemia odroczona, to rak się rozwija, nie działamy na niego odpowiednio, żeby się wyleczyć i tak dalej. Pani Aniu, tego typu oczekiwania, że za 2 tygodnie skończy się epidemia, pandemia koronawirusa i my będziemy mogli przyjść bezpiecznie na leczenie do szpitala, to są tylko i wyłącznie nasze oczekiwania, które niestety się nie spełnią. W związku z tym pandemia koronawirusem nie powinna nam, o ile to jest możliwe ze względów medycznych, nie powinna nam zaburzyć tego leczenia. Więc generalnie nie powinno się stosować przerw jako takich z tego powodu, że znajdujemy się w takich czasach, w jakich żyjemy. Tutaj, tutaj jeszcze użytkowniczka pisze, że trzeba przyjść rano przed chemią pobrać krew. Ja miałam też na to swój sposób. Przyjeżdżałam Państwa, dzień ja wcześniej wieczorem tak i na spokojnie, bez kolejek pobierałam krew.
Rano był wynik i nie przychodziłam rano, nie sterczałam tam, jak to się mówi, nie kwitłam godzinami, tylko chciałam sobie jak najmniej stresu przysporzyć związanego właśnie z tym tłokiem, z leczeniem, tylko skupić się dokładnie na tym, co było wtedy istotne, czyli na leczeniu. Pani Aniu, to jest praktyka, którą na co dzień stosuję. Jeżeli są osoby, które mieszkają relatywnie blisko ośrodka i dla nich nie stanowi problemu przyjechać no ja jeździłam 23 dzień wcześniej kilometry. na pobranie krwi, no to w danym momencie są to dwie wizyty, co prawda, ale danego dnia po południu ma tylko wyłącznie pobranie krwi, a potem przychodzi na godzinę bezpośrednio na podanie chemioterapii. Jeżeli ktoś leczy się w ośrodku, który dobrze się zorganizował, a wszystkie ośrodki się organizują, jeden szybciej, drugi później, uważam, że nie ma, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby następnego dnia wykonać telefon do ośrodka i zapytać, czy wyniki są Oczywiście. dobre, czy ja mogę Poza przyjechać tym. na chemioterapię, czy nie powinienem tego odroczyć. Ja Oczywiście. również zalecam wszystkim chorym, którzy czują się źle dzień przed podaniem chemioterapii, mają gorączkę, niekoniecznie od razu 38 stopni, żeby skontaktowali się ze swoim lekarzem prowadzącym i przedyskutowali ewentualne odroczenie chemioterapii o tydzień. Chciałbym Oczywiście. bardzo krótko kontynuować odpowiedź na Pani pierwsze pytanie, czy może stać nas na przerwę, czy nie. Każdy chory, tutaj rozmowa, wiemy, że my możemy leczyć przy pomocy chemioterapii, radioterapii i zabiegu operacyjnego, natomiast rozmowa potoczyła się w kierunku chemioterapii. Natomiast bez względu na to, jakie to jest leczenie, każdy chory wie, czy jest leczony z intencją radykalną czy paliatywną. Bo to chory my mówimy i chorzy wiedzą. W przypadku, gdy mamy do czynienia z leczeniem radykalnym, raczej bym rekomendował, żeby ten zaplanowany reżim był zachowany. Radykalnym, Natomiast czyli chodzi o operację, tak? Nie, radykalnym, czyli z intencją wyleczenia choroby. To zawsze każdemu choremu mówimy, czy leczenie jest radykalne, czy paliatywne. Natomiast leczenie paliatywne dajemy wtedy, kiedy wiemy, że danego chorego nie wyleczymy, to nie znaczy, że on od razu ma umrzeć, bo bardzo często choroby z odległymi przerzutami w dobie dostępu do wielu nowoczesnych metod leczenia są takie, że chorzy z nimi żyją w symbiozie przez wiele, wiele lat. Ale trzeba zawsze myśleć, że się wyleczymy, nawet jak medycyna mówi, że się nie wyleczymy. Zdecydowanie, no trzeba przede wszystkim wierzyć w to i my też zgodnie z prawdą mówimy, jakie jest rokowanie. Trzeba wierzyć w to, że po prostu będziemy żyli jak najdłużej, a za jakiś czas, jak go przeżyjemy, to, że pojawią się, a te leki nowe coś się pojawiają, pojawią się kolejne leki, które dadzą nam pomoc na kolejne lata i tak dalej, to bardzo pomaga. Natomiast Dobrze, w a teraz... przypadku leczenia radykalnego ten reżim powinien być. W przypadku leczenia paliatywnego ten reżim nie jest taki istotny. I trudno tutaj w czasie krótkiej rozmowy robić wykład z onkologii klinicznej. Natomiast ja tylko wspomnę, że w przypadku niektórych nowotworów i w przypadku niektórych chemioterapii można zaplanować rozrzedzenie częstotliwości przychodzenia na podanie chemioterapii. I to natomiast jest każdy wyjście. Przypadek powinien być rozważany indywidualnie. I pacjent powinien zapytać swojego lekarza: panie doktorze, pani doktor, czy w moim przypadku ja muszę faktycznie przychodzić co tydzień w takim rytmie, czy mogę przyjść rzadziej, czy mogę na przykład wziąć sobie jakieś, zafundować sobie wakacje terapeutyczne na jakiś okres. To są opcje możliwe, ale powinny być rozważane, przedyskutowane z lekarzem. Indywidualnie między lekarzem prowadzącym, tak, a między pacjentem. Dobrze, mówiliśmy teraz o osobach, które są w trakcie leczenia, a co z osobami, które, nie wiem, wczoraj, przedwczoraj dostały diagnozę już pewną, że mają nowotwór i mają mieć zaplanowane leczenie, nie wiem, chemioterapię, czy operację, która jest mastektomią, czy poczekać, aż ta sytuacja z koronawirusem się uspokoi,
czy poddać się temu leczeniu i zaufać lekarzowi? Generalnie epidemia koronawirusa nie upoważnia nas do tego, żeby podjąć wakacje w leczeniu jeszcze przed jego rozpoczęciem. Oczywiście każdy przypadek kliniczny jest inny. Rak piersi nie jest równy u jednej osoby, nie jest równy, jeśli chodzi o biologię, u drugiej osoby. Generalnie nadal wiemy, że im szybciej nowotwór zdiagnozowany, tym lepsze rokowanie, im szybciej rozpoczęte leczenie, tym lepsze wyniki i nie ma podstaw do tego, żeby to odraczać. Być może w pewnych sytuacjach klinicznych można to rozważać, ale nie rekomenduję tego jako generalne postępowanie, tylko również odsyłam do dyskusji indywidualnego przypadku z lekarzem prowadzącym. Tak, i największy reżim, jaki się da, i rekomendujemy, żeby ustalać wszystko z lekarzem prowadzącym i dostosować się do wszystkich procedur, które aktualnie są narzucone w szpitalach. I teraz, panie profesorze, przypominam tym, którzy się teraz połączyli, że rozmawiam z panem profesorem Wojciechem Rogowskim, onkologiem i radioterapeutą, który dzisiaj odpowiada na wszystkie pytania, które wcześniej mi wysłaliście chorych, którzy aktualnie się leczą lub zaczęli chorować, lub wszystkich zainteresowanych tematem w kontekście też koronawirusa, a także ogólnych pytań dotyczących chorych na nowotwór. Jest takie pytanie od chorych, czy chorzy na nowotwór mogą teraz wziąć profilaktycznie, jeśli nie wzięli, szczepionkę na grypę albo jakiś inny lek, który może ich uchronić przed zarażeniem? Nie, na dzień dzisiejszy nie są znane leki, które mogłyby uchronić przed zarażeniem, ponieważ część z Państwa, z tego co Pani mówi, Pani Aniu, dołączyła w tej chwili, więc powtórzę to, co zdążyłem przekazać wczoraj w czasie nieudanej sesji i dzisiaj, to co dzisiaj powiedziałem. Jedynym sposobem na uniknięcie jest separacja, separacja, separacja od kontaktu. Mycie rąk, odkażanie, tak? Druga rzecz, mycie rąk i odkażanie zgodnie, że tak powiem, zalecanymi procedurami. Stoi u mnie w kilku miejscach odkażacz. Niektórzy rekomendują odkażanie również od środka, ale tego w zaleceniach nie znalazłem. Właśnie, to zapytajmy teraz o alkohol, skoro pan już zaczął ten temat, bo no wiadomo, że w czasie chemioterapii i leczenia to absolutnie nie, ale kiedy już się wyleczymy, to czy można raz na jakiś czas przy okazji imienin, urodzin, świąt, czy chory na nowotwór wyleczony albo paliatywny, czy ten, który bierze leki, może napić się lampki wina? Panie Aniu, tu moje podejście, ale mówię, że jest to moje podejście osobiste, jest, że tak powiem, troszeczkę bardziej liberalne i uważam, że nawet w trakcie leczenia, a to leczenie czasami trwa kilkanaście tygodni albo kilka miesięcy, i lampka wina do kolacji w gronie najbliższym jeszcze nikomu krzywdy nie zrobiła. Oby nie za często. Oby nie za często. Oby nie za często, natomiast nie należy traktować tego jako truciznę, która nam rozwali. Oczywiście nie za często, nie godzinę po chemioterapii, nie w dniu, kiedy chemioterapia. Natomiast parafrazując, nawiążę tutaj do pani Beaty Tyszkiewicz, którą uwielbiam, a ostatnio poproszono mnie o cykl wykładów związany z alternatywnymi substancjami dla klasycznych papierosów. I spotkałem się wówczas z wypowiedzią pani Beaty, że ona nie rzuci nałogu palenia papierosów, bo wówczas nie miałaby czego rzucać. Więc podejdźmy do tego pragmatycznie i zdroworozsądkowo. Tak, panie profesorze, teraz pytanie jeszcze od chorych jest takie, co można stosować w takim razie na uodpornienie organizmu? Jakieś suplementy, dietę, jakie procedury, no takie domowe, może każdy pacjent stosować u siebie?
odżywiać się zdrowo, domowo, zdroworozsądkowo. Natomiast wysypiać się, prawda? To jest najważniejsze. Zdrowy tryb życia. Sen jest podstawą. No, dzisiaj jest to troszeczkę ograniczone, ale myśmy zawsze rekomendowali wysiłek fizyczny. Natomiast no, zostały zamknięte publiczne miejsca. Natomiast to, co pan minister powiedział, że wyjście koło domu na krótki spacer, żeby się dotlenić, jak najbardziej jest rekomendowane. Zdrowy tryb życia, sen, odcięcie się od stresów, co jest najtrudniejsze i często nie jest możliwe. To jest natomiast nie gotuje żadnego rodzaju suplementów kupowanych w aptece, nie wspomnę już o źródła dystrybucji. Po prostu nie działa, nie działa. Czy mamy znowu kłopoty z siecią? Bo nie słyszę pana profesora. Napiszcie mi w komentarzach, czy pan profesor jest w tej chwili widoczny i słyszalny. Coś nam zrywa znowu sieć. Czy jest słyszalni? Napiszcie. O, widzę, że zostało zerwane połączenie z panem profesorem. Tak, tutaj pani Hania pisze, nie widać. Ale czy mnie widać i słychać? Czy mnie widać i słychać? O, pan profesor już prosi o połączenie. Więc jeszcze raz się łączymy. No niestety, musimy sobie radzić w tym. O, jesteśmy znowu, panie profesorze, ciągłość live'a zachowana. Ja mam teraz takie pytanie, które, bo ja jak brałam chemioterapię, żyłam w tak zwanej słodkiej nieświadomości. I z jednej strony dobrze, bo nad każdym chorym, który jest poddawany chemii, ma obniżoną odporność, złe wyniki krwi, wisi widmo tak zwanej gorączki neutropenicznej. I teraz chciałabym, żeby pan profesor wyjaśnił, co to jest ta gorączka neutropeniczna, a drugie pytanie, jak odróżnić gorączkę neutropeniczną od gorączki, która może być koronawirusem. Czy tak w ogóle można? Powiem prosto, bo moi słuchacze, jeżeli nimi są pacjenci, oczekują jak najprostszych odpowiedzi. Gorączka neutropeniczna jest to gorączka związana z obniżonym poziomem białych ciałek krwi we krwi, zwany neutrocytami. Wówczas dochodzi do spadku odporności i do infekcji, które się manifestują między innymi gorączką. W związku z tym wysoką gorączką związana z COVID-19 najprawdopodobniej nie będzie związana z neutropenią, natomiast gorączka neutropeniczna będzie związana z neutropenią. Prosty sposób wykonać morfologię i w 90%, bo nigdy nie mamy w medycynie 100%, będziemy wiedzieć, że jest to gorączka na tle neutropenii, czyli spadku odpornościowych białych ciałek krwi. Czyli w jednym i w drugim przypadku, oczywiście jeśli mamy gorączkę powyżej 38 stopni, najlepiej natychmiast skontaktować się z lekarzem, wtedy lekarz zdiagnozuje. Najlepiej skontaktować i najprawdopodobniej lekarz dodatkowo polecenie wykonania morfologii, ale to już indywidualnie. Tak, i teraz mamy pytania, zostawmy już koronawirus, mamy pytania z cyklu ogólne. Często kobiety czy chorzy, którzy podejrzewają u siebie nowotwór, popełniają błąd i ja też ten błąd popełniłam, teraz widzę to z perspektywy czasu, że wszyscy biegną do onkologa, chirurga. A czy nie jest tak, że właśnie powinno się zgłosić do onkologa klinicznego, czyli takiego onkologa, jakim jest pan, bo pan jest profesorem onkologii klinicznej, bo kliniczny ma szerszą perspektywę i to lekarz, onkolog kliniczny zaplanuje nam leczenie, skieruje na badania, skieruje na operację, czyli do chirurga, onkologa i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie jest logiczniejsze, żeby
każdy z chorych, bo nam się kojarzy, Boże, mamy podejrzenie raka piersi, od razu do chirurga, no bo wiadomo, że będzie operacja i tak dalej. I co pan o tym sądzi? Pani Aniu, nie zgadnę, nie potwierdzam tutaj pani postawionej przez pani tezy. To w dużej mierze zależy od wiedzy i doświadczenia w danej dziedzinie danego lekarza, a nie od jego specjalizacji. Jeżeli u kogoś stwierdza się guzek w piersi, to dobrą diagnostykę do rozpoznania jest w stanie poprowadzić zarówno onkolog kliniczny, jak i chirurg onkologiczny, jak i onkolog od radioterapii, patolog, radiolog, a nawet, jak wiemy z doświadczenia, czasami dermatolog. Tylko często ci pacjenci jest tak, że są operowani przez onkologa, chirurga i są zostawiani sami sobie, oni mi to piszą. Pani Aniu, że chirurg umywa ręce, więc dlatego ta moja, że tak powiem, retoryka i narracja i logika nakazywałaby bezpieczniejsze podejście i jednak kontakt z onkologiem klinicznym, bo wtedy nie będzie... Poruszyła Pani bardzo ważne zagadnienie. Przed kilku laty została wprowadzona tak zwana szybka ścieżka onkologiczna. Dilo, zostały tak? wprowadzone tak zwane zielone karty, tak zwane karty DILO, które wielokrotnie przeklinaliśmy ze względu na niedoskonałość systemu. Natomiast mimo licznych słabych stron, wprowadzenie karty DILO ma również swoje mocne strony. Jedną z mocniejszych stron jest, którą bardzo cenię, jest wprowadzenie tak zwanych konsyliów multidyscyplinarnych. I w danym momencie ponad połowę czwartku spędzam z kolegami z innych dziedzin, na ogół jest to lekarz od radioterapii, chirurg w zależności od narządu, i omawiamy po kolei wszystkich chorych, u których zaczynamy leczenie. W dobie, kiedy nie było epidemii, tych chorych jeszcze do siebie prosiliśmy. Dzisiaj omawiamy zdalnie, po czym informujemy ich o swojej decyzji telefonicznie w celu zabezpieczenia. Natomiast te konsylia uważam za genialny wynalazek tych ludzi, ministra, który wówczas je wprowadził, ponieważ unikamy wtedy tej subiektywnej decyzji jednej osoby. I w danym momencie to, o co może poprosić pacjent, być może w tej chwili ze względu na nadzwyczajną sytuację może być to troszeczkę utrudnione i każdy, że tak powiem, też chce to, co do niego należy wykonać, zrobić po prostu jak najszybciej. Ale choremu należy, że tak powiem, się karta DILO. I to, co bym dolecał w przypadku osób, które nie są pewne, czy ta decyzja będzie najlepiej podjęta przez lekarza prowadzącego, poprosić o tą kartę DILO, bo to wymusza, że tak powiem, stawienie się na konsylium i to, że ta decyzja nie będzie podjęta przez jedną osobę, tylko będzie podjęty przez zespół wielodyscyplinarny. I to jest nasze bezpieczeństwo. Teraz, panie profesorze, załóżmy taką sytuację, że dostajemy diagnozę, wiadomo, że mamy raka, w tym przypadku raka piersi, bo głównie moje śledzące to są dziewczyny, kobiety, które mają albo przeszły chorobę nowotworową raka piersi. O czym należy pamiętać, co należy zrobić przed rozpoczęciem pierwszej chemii? Należy wykonać niezbędne badania i poddać się leczeniu. Zachować zdrowy rozsądek i prowadzić zdrowy, higieniczny tryb życia, o którym rozmawialiśmy. No to ważnym aspektem też jest dbałość o uzębienie, bo trzeba pamiętać, że przez chemię i pół roku po chemii no jednak nie będzie można... Oczywiście zawsze od momentu rozpoznania do momentu rozpoczęcia leczenia jest jeszcze czas na stomatologa, aczkolwiek w dobie zamkniętych gabinetów stomatologicznych... No tak, teraz to jest problem. Może to stanowić problem. Teraz pytanie od kobiet, które właśnie dostały diagnozę, jeszcze nie wiedzą, z czym to się je. Pytają o to, dlaczego niektóre kobiety mają najpierw chemię, a potem operację, a inne mają najpierw operację, a dopiero po operacji mają cykl chemioterapii. A to zależy od kilku czynników, głównie od parametrów związanych z nowotworem,
i od parametrów związanych z chorym. Jeśli chodzi o czynniki związane z nowotworem, to wpływa na to wielkość guza, stopień zaawansowany, no i przede wszystkim biologia. I przede wszystkim biologia tego guza. Na ten temat nie będę się rozwijał, natomiast mamy kilka receptorów, które są oznaczane i one nam mówią, do jakiego typu biologicznego nowotwór zależy. Tak, jeśli chodzi zaś o pacjenta, jeśli chodzi o pacjenta, to po prostu zależy od wieku chorego, od stopnia sprawności, od chorób współistniejących i te czynniki zarówno, które leżą po stronie raka i te czynniki, które leżą po stronie pacjenta, determinują wybór metody leczenia. Czyli nie ma tak, że każdy jednakowo, wszystko zależy od tego, co pan powiedział i trzeba zaufać swojemu lekarzowi i nie kombinować, że nie wiem, Agnieszka miała tak, a dlaczego ja mam inaczej? Trzeba się poddać absolutnie i zaufać i to jest podstawa leczenia, prawda? Jak najbardziej. Opcję, którą czasami stosuję i tu absolutnie nie podważa decyzji lekarza prowadzącego. Bardzo lubię niezależne konsultacje, tak zwane second opinion. I zdarza mi się, że celem potwierdzenia, że podjąłem jak najlepszą decyzję, sam wysyłam moich pacjentów do kolegów z dużym doświadczeniem, bądź zdalnie, bądź osobiście, po to, żeby uzyskać to, co kolokwialnie mówi się, tak zwane second opinion. Czasami tacy chorzy kierowani również są, bądź przychodzą do mnie. Więc w tym momencie, oprócz tego zaufania do lekarza, uważam, że jeżeli jest możliwość zdobycia drugiej niezależnej opinii eksperckiej, na pewno to nam może pomóc. Najczęściej one się pokrywają oczywiście z pierwotnie postawioną diagnozą i zaproponowanym leczeniem, ale to stanowi, że tak powiem, takie pewne dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, zarówno dla tego lekarza frontowego, który leczy, jak i dla pacjenta. Tak, i pacjenci powinni pamiętać o tym, nie bać się tego, bo to jest nasze prawo, o tym mówi ustawa, że my jako pacjenci mamy prawo do tego, żeby konsultować się u innego lekarza i mamy prawo w każdym momencie dowolnym, jeśli tak czujemy, zmienić lekarza i zmienić ośrodek. Zgadza się? Mamy. Myślę, że to już są drastyczne sytuacje, żeby taka potrzeba była, ale jak najbardziej tak. Tak. I teraz tak. Pytają mnie pacjentki, o co chodzi z tymi HER? Tak krótko i... Krótko właśnie, żeby było tak po polsku, żebyśmy zrozumiały, bo ja też nie wiem dokładnie, o co chodzi z tym HER. Jak wygląda komórka nowotworowa, to czy w ogóle komórka, możemy powiedzieć, że jest to coś, co przypomina nam kuleczkę. Ona niestety jest ładna wizualnie. Nie, to niekoniecznie musi być dokładnie okrągła. Natomiast tak wygląda komórka. Każda kulka ma swoją powierzchnię i na tej powierzchni mogą być na przykład przyczepione różnego rodzaju, powiedzmy, szpileczki. Staram się dotrzeć obrazowo. A w danym momencie, mówiąc fachowo, to będą, że tak powiem, antygeny. U 25 chorych z rakiem piersi na powierzchni komórek nowotworowych występuje tak zwany receptor HER2. Chore, u których na powierzchni komórek nowotworowych stwierdza się obecność receptora HER2, wiemy, że odniosą korzyść z leczenia celowanego, które przechodzi poprzez ten receptor. Istnieją leki, dzisiaj jest już kilka leków, które dodatkowo, oprócz klasycznej chemioterapii i hormonoterapii, mogą być skuteczne i należy rozważać ich stosowanie u chorych, my to nazywamy z ekspresją receptora HER2, czyli z obecnością tego receptora. Jeżeli chory nie ma obecności receptora HER2, to leki z tej grupy anty-HER2, już staram się jak najprościej mówić, wiemy, że nie są po prostu skuteczne.
I wtedy każda z chorych na nowotwór ma oznaczenia, że jest HER2, HER-, HER+, prawda? To, tak, to określa HER2 na... plus, HER2 minus, już tak mówiąc krótko, jest Ja nie wiem, kilka czy w ogóle metod. pacjentki powinny aż tak bardzo wnikać w to, po prostu powinny pamiętać, jaki rodzaj mają raka, ale naukowo, no ja akurat specjalnie też nie wnikam, bo no chcę zaufać lekarzowi, prawda? No nie będę się sama leczyć. To już jest indywidualna kwestia. Jeden chory chce wiedzieć wszystko. Czasem chorzy chcą wiedzieć aż za dużo, a są chorzy, którzy, tak jak pani powiedziała, po prostu ufają swojemu lekarzowi i nie chcą wiedzieć, nie chcą rozumieć, tylko powiedzą: panie doktorze, pani doktor, proszę zastosować najlepsze leczenie, jakie pan uważa. Tak, i także tyle. Tutaj musimy szanować decyzje pacjentów, które, że tak powiem, ze względu na psychikę mogą być skrajne, skrajnie różne. I teraz, czy w każdym przypadku raka piersi konieczna jest mastektomia? I druga część pytania, w jakich przypadkach wykonuje się tak zwaną profilaktyczną mastektomię? Mastektomia absolutnie nie jest wymagana w każdym przypadku. Jest to jedna z opcji leczenia radykalnego. Tak w skrócie, w przypadku nowotworu operacyjnego możemy mówić o leczeniu oszczędzającym, czyli wycięciu guza, a następnie napromienieniu, czyli podaniu radioterapii na obszar piersi, plus minus chemioterapia, hormonoterapia w zależności od czynników tego guza. A alternatywą leczenia miejscowo-regionalnego jest amputacja piersi. Kiedyś to była całkowita amputacja piersi z pozostawieniem ściany klatki piersiowej. Od wielu lat stosuje się technikę podskórnej mastektomii, czyli usuwa się gruczoł piersiowy, wstawia się ekspandery i właściwie ta pierś czasami wygląda jak ta poprzednia usunięta. A co z profilaktyczną mastektomią? W jakich przypadkach? Temat dyskusyjny. Państwo zapewne, jeżeli jesteście aktywni w social mediach, takich jak i w tej chwili jesteśmy, na pewno znacie Państwo przypadek Angeliny Jolie, która poddała się. Jest to, zdania na ten temat są podzielone, natomiast uważa się, że pewna podgrupa chorych z ekspresją receptorów BRCA1 i BRCA2 może odnieść korzyść kliniczną z mastektomii, z usunięcia drugiej piersi, bądź usunięcia dróg rodnych, bowiem to również generuje ryzyko raka jajnika. Każda chora, która zachoruje na raka piersi, u niej jest statystycznie ryzyko wystąpienia raka drugiej piersi 1% w ciągu roku. Natomiast nie jest to metoda rekomendowana i obligatoryjna, bo alternatywą po prostu pozostaje ścisła obserwacja i wykonywanie badań, badania przedmiotowego. No i obciążenie rodziny, na przykład mama, siostra, babcia miały raka piersi, warto zrobić chyba badania genetyczne, żeby mieć pewność, czy jesteśmy nosicielami, czy mamy ten gen, czy go nie mamy, prawda? Odpowiem tak, do rozważenia. Mamy poradnie genetyczne i w takim przypadku warto taką osobę, gdzie było kilka zachorowań w rodzinie, wysłać do tej poradni. Natomiast poradnia genetyczna ma ścisłe kryteria, które mówią, gdzie ryzyko tych mutacji jest wysokie i te mutacje się wykonuje, bądź jest niższe i nie ma takiej potrzeby. Czyli warto też się skontaktować z genetykiem dla pewności. Tak, ale teraz jeszcze w rodzinie już naprawdę i te najbliższe było kilka przypadków, a nie po prostu dla, jeżeli wystąpiło, jeżeli jest to pierwsze zachorowanie w rodzinie wystąpiło sporadycznie, no to też te poradnie genetyczne, genetyków jest mało, nie są w stanie, że tak powiem, z każdym chorym się spotkać i dyskutować. I teraz tak, kobiety mnie pytają, wielkość guza, a złośliwość nowotworu, bo czy jak jest duży guz, zdiagnozowały sobie kobiety duży guz, to znaczy, że będzie z tego duży problem, bo w moim przypadku było odwrotnie. Był malusieńki, niewyczuwalny zupełnie guz, który dał nawet przerzuty.
Panie Aniu, wielkość guza nie musi korelować, może, ale nie musi korelować z rokowaniem. I pani już sama na to pytanie odpowiedziała. Nie jest prawdą, że wielki guz to jest złe rokowanie, mały guz dobre rokowanie. Aczkolwiek tak może się wydarzyć, ale zdarzają się również takie sytuacje, że ten niewielki guz częściej będzie miał tendencję do rozsiewu, do dawania odległych przerzutów niż ten wielki guz. Więc wielkość guza oczywiście jest jednym z parametrów rokowniczych i zawsze im mniejszy ten guz, to wydaje się, że rokowanie jest lepsze, ale nie jest jedyną. To zależy po prostu od biologii guza, którą w jakiś sposób przy pomocy badania histopatologicznego oceniamy, ale to już są szczegóły. Tak, tutaj jeszcze pytają mnie kobiety o tycie podczas terapii hormonalnej w ramach leczenia. Jak można tego uniknąć? Czy w ogóle można uniknąć? Czy można na przykład być pod opieką endokrynologa, który zajmuje się chorymi na nowotwór? Nie wiem, czy endokrynolog dużo tutaj pomoże, ale... ale na pewno jeżeli jest, ktoś ma możliwość niezależnej, że tak powiem, konsultacji, to lepiej z niej skorzystać niż nie. Natomiast no, na pewno jest to trudny problem. Problem związany przede wszystkim z PESEL-em. Im bardziej się starzejemy, tym metabolizm jest niestety mniejszy. Na pewno się to wiąże z mniejszą aktywnością fizyczną, bo to tak fajnie wygląda, że ktoś jest wyleczony, zaleczony, ale otrzymuje leczenie uzupełniające. Natomiast w większości tych chorych towarzyszy na pewno w większy bądź mniejszy sposób widoczna komponenta depresyjna i ta depresja na pewno też spowalnia, że tak powiem, działanie, spowalnia aktywność fizyczną. My tego nie widzimy, chory się do tego nie przyzna, natomiast motywacja jest mniejsza. I to, co mówię, z drugiej strony zdroworozsądkowo, dieta, wysiłek fizyczny, ale to utrzymanie takiego reżimu nie jest łatwe. Nie jest łatwe, natomiast no wiadomo, że nadwaga czy otyłość jest z jednym z czynników zachorowania na raka piersi. No a często właśnie jak już jesteśmy chore czy po leczeniu odpuszczamy sobie, a jestem chora, dobrze, to posiedzę w domu, zjem ciastko, odpuszczę sobie, należy mi się, no a jednak no, tak jak, są tak, lepsze. Świetnie pani to przedstawiła. To jest właśnie takie myślenie, którego nie należy krytykować. Natomiast zgadza się, no, otyłość, nadwaga, brak ruchu jest czynnikiem ryzyka wystąpienia nowotworów i mało tego jest czynnikiem rokowniczym, czyli statystycznie osoby nieotyłe i uprawiające wysiłek fizyczny na podstawie opublikowanych badań wiemy, że one rokują lepiej. No właśnie, dlatego ja namawiam u siebie na Instagramie moich śledzących, żeby ćwiczyły, żeby dbały o siebie. Ja teraz podczas tej sytuacji z koronawirusem widzę, że wrzuciłam 2-3 kilogramy, chociaż staram się też w domu ćwiczyć. Natomiast jak wszystko się skończy, to od razu rower, żagle i fitness, żeby nie dopuścić do tego właśnie, żeby poprawić te rokowania, o których pan mówi. Pytanie to jeszcze jak ma pani o... Jak ma pani prywatny fitness, to gratuluję. To w swoim salonie. Bo wiemy, że publiczne zostały niestety zamknięte. Ale mam jak również deptaki, mieszkam nad morzem w Jelitkowie, to jest moje docelowe miejsce i bardzo cierpię z tego powodu, że przecnę. Nie można wyjść nad morze. Się przebiec. A ja kupiłam sobie gumy elastyczne do ćwiczeń, którymi naprawdę można, trener wytłumaczył mi przez Skype'a, jak mam ćwiczyć, mam hantelki i wszystko można. W salonie odsuwam kanapy i naprawdę można sobie z tym wszystkim radzić. Panie profesorze, moim gościem jest pan profesor Wojciech Rogowski, onkolog i radioterapeuta. Mam jeszcze bardzo ważne pytanie, o które pytają mnie kobiety, które mają zaawansowanego raka piersi z przerzutami do kości i w tych sytuacjach podawany jest kwas zoledronowy, który no, ma pomagać na te kości, ale też ma bardzo poważne skutki uboczne związane z martwicą szczęki. Oczywiście nie u wszystkich,
ale słyszę też od moich tutaj koleżanek instagramowych, pacjentek, że ten kwas podawany jest profilaktycznie i one nie są świadome tego, jakie spustoszenie ten kwas może zrobić. Nazwa, faktycznie podajemy kwas zaledronowy. Jest to substancja, która jest skuteczna u chorych, u których stwierdza się przerzuty do kości. Jest również skuteczna w zapobieganiu przerzutów do kości, aczkolwiek ta absolutna korzyść stosowania kwasa zoledronowego w porównaniu do placebo, czy też niepodawania, nie jest aż tak bardzo wysoka i należy, że tak powiem, zawsze rozważyć czynniki ryzyka, o których pani między innymi wspomniała. No właśnie, bo po to brać... Natomiast to też do indywidualnej rozmowy ze swoim lekarzem, czy u mnie podanie kwasu zoledronowego coś pomoże, czy nie pomoże, i do indywidualnej dyskusji. No i do skonsultowania ewentualnie u innego lekarza, żeby mieć tę pewność, że jesteśmy właściwie leczeni. Może przejdę do pytań od pacjentek, żeby Instagram nam nie urwał rozmowy, bo po 60 minutach podobno automatycznie zrywa. Więc mam pytanie od pacjentek takie. Pierwsze pytanie, pacjentka ma 42 lata, pyta o kwestię usunięcia jajników. Pacjentka jest bez obciążenia genetycznego, rak jest hormonozależny, aktualnie jest na kastracji farmakologicznej. Zostać na tej kastracji farmakologicznej, czy usunąć jajniki, bo lekarze mają rozbieżne opinie, a jeśli ma zostać na tej kastracji to farmakologicznej, to 5 czy 10 lat? Obie opcje są dobre, bo jedno i drugie jest kastracja, więc wstrzymuje działanie hormonów. Natomiast jeżeli można, że tak powiem, zadziałać w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, no to zdecydowanie jestem za tą metodą, bo jest to metoda nieinwazyjna i w tej chwili kastrację chirurgiczną, którą sporadycznie się stosuje, pomału odchodzi do lamusa. Natomiast również każdy, że tak powiem, przypadek jest indywidualny, wpływa na to wiek chorej, czas do przewidzianej menopauzy i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o czas podawania, to też w zależności od sytuacji klinicznej, jeżeli jest to leczenie uzupełniające po mastektomii czy po zabiegu oszczędzającym, no to zaleca się podawanie tego przez 2-3 lata, więc jeżeli wiemy, że potem to leczenie przerwiemy, tym bardziej ta kastracja nie jest potrzebna. Natomiast generalnie w większości przypadków rekomenduję leczenie farmakologiczne. I teraz tak, sytuacja z kastracją farmakologiczną jest taka, że no nie jest to jednak naturalna menopauza, tylko to wszystko przebiega szybciej. W związku z tym te dolegliwości, szczególnie w nocy, bardzo mocnych uderzeń gorąca i dreszczy, no są dość uciążliwe, bo się budzimy po kilka razy w nocy, rano jesteśmy nieprzytomne. Jak sobie z tym radzić? Ja usłyszałam od lekarza, że zaproponował mi leki na depresję, ale przecież ja nie mam depresji, więc stwierdziłam, że się będę z tym męczyć, bo nie chcę brać kolejnych leków, no ale każdy jest inny. Co pan radzi? No odpowiem, że jest to dolegliwość, która tak czy tak by wystąpiła, tylko u osób, które, bo dochodzi do naturalnej menopauzy i kobiety, u których dochodzi to fizjologicznie, bo to jest fizjologia, ta menopauza, również cierpią na te dolegliwości, których pani wspomniała. Osoby, u których, że tak powiem, u których się występuje dość szybciej, bo się przyspiesza kastracją farmakologiczną, te dolegliwości faktycznie mogą być ze względu na młody wiek bardziej nasilone. Z mojego doświadczenia to jest tak, nie każda chora przychodzi tak samo, więc jedna zniesie podanie tych leków kastrujących i to prawdopodobnie część z osób słuchających to potwierdzi, tak jak aspirę, bez żadnych dolegliwości, inne będą skrajnie reagowały, więc każdy organizm reaguje inaczej. Z biegiem czasu chory do tego się przyzwyczajają. No oczywiście są różnego rodzaju tam
Do wszystkiego się można przyzwyczaić. Oj, do wszystkiego, do wielu rzeczy można się przyzwyczaić i trzeba. Czasami endokrynolodzy znajdują jakieś substancje hormonalne, oczywiście bez estrogenów, takie, które nie powodowałyby rozrostu, potencjalnego rozrostu nowotworów. Także jest to nie może nie podstawowy problem, ale na pewno jest to istotny problem. Nie ma jakiegoś panaceum na to, ale chyba to, co powiedziałem, większość chorych do tego jakoś się przyzwyczaja. Mamy kolejne pytanie. Czy w chorobie nowotworowej piersi leczonej hormonoterapią można wykorzystywać komorę hiperbaryczną? Tak, poproszę teraz o krótsze odpowiedzi, bo boję się, żeby nas nie przerwało, a jeszcze mam 4 pytania. Dobrze, to odpowiem, nie posiadam takiej wiedzy, czy można stosować komorę hiperbaryczną. I teraz tak, czy przy kolejne pytanie kolejnej pacjentki, czy przy nowotworze piersi HER dodatnim można kontynuować leczenie herceptyną na własny koszt po wybraniu już 18 dawek, które były refundowane? Można, ale nie ma sensu. Refundowana jest taka ilość, jaka jest potrzebna. Dobrze, kolejne pytanie od kolejnej pacjentki. Co pan sądzi o diecie ketogenicznej przy nowotworach? Po jakim czasie po chemii stosować taką dietę? Ja, tak jak powiedziałem na początku, nie jestem zwolennikiem jakiejś dedykowanej diety. Jestem zwolennikiem tak zwanej diety zbilansowanej, z którą mamy, że tak powiem, do czynienia na co dzień zgodnie z tradycyjną polską kuchnią. Kolejna pacjentka. Czy po radioterapii węzłów chłonnych miednicy można mieć wodonercze? Zawsze można, ale jest to bardzo mało prawdopodobne. Ale można. I kolejne pytanie. Od kolejnej pacjentki. Pacjentka kończy cykl 12 chemii. Jakie są sposoby na regenerację i wzmocnienie organizmu po leczeniu? Czas. Każdy dzień od zakończenia leczenia będzie stanowił dzień regeneracyjny, zatem po 2 tygodniach organizm będzie w większym stopniu zregenerowany niż bezpośrednio po 4, jeszcze większym i tak dalej, i tak dalej. Czyli ponownie wypoczynek, dobre jedzenie, wysypianie się, tak. Po każdym posiłku, no odpoczynek, jeśli ja na przykład tak miałam, że po każdym posiłku totalnie mnie ścinało i ja się poddawałam temu, spałam po kilka razy dziennie, pół godziny, 15 minut, także temu się trzeba po prostu poddać i poświęcić czas naprawdę sobie na to leczenie to i na dojście. To też nie jest takie łatwe, bo osobom w trakcie leczenia przeżywającym swoją chorobę często ciężko jest po prostu tak się położyć i zasnąć, bowiem dobijają chorych myśli związane z chorobą. Teraz tutaj pytanie. Tak fajnie powiedzieć, przespać się, wypocząć, odpocząć, ale życie jest inne i to wyraźnie. Życiem, jasne. Jeszcze jest pytanie o rybocyklip. Pacjentki pytają, w jakim przypadku ten rybocyklip, o który ja walczyłam, się podaje i czy tylko się podaje przy przerzutach, bo są pacjentki, które otrzymują rybocyklip mając tylko miejscowego raka piersi i biorą 2 tabletki. A ja w tym momencie, mając przerzuty w kościach, biorę 3 tabletki dziennie. Na dzień dzisiejszy rybocyklip i palbocyklip, bo są 2 leki o tym samym działaniu, są zarejestrowane i refundowane u chorych z chorobą zaawansowaną, z odległymi przerzutami. Natomiast wiem, że toczą się badania z tymi substancjami u osób z wcześniejszą postacią raka, więc taka jest, że tak powiem, kolej każdego produktu przeciwnowotworowego, więc być może te osoby, o których pani tu wspomniała, są w programie, otrzymują to w ramach jakiegoś badania klinicznego. Rozumiem. I ostatnie pytanie. Ja też mówiłam swoim tutaj odbiorcom na Instagramie, że ja nigdy nie pytałam o rokowania.
mnie ta wiedza do niczego jest niepotrzebna, czy zostało mnie pół roku, czy 2 lata, czy 10, czy 20, po prostu trzeba żyć tu i teraz, ale pyta mnie pacjentka, no ponownie, każdy jest inny, pyta mnie pacjentka, pana profesora pyta, jakie są rokowania w przypadku raka jelita grubego G2 po radykalnej operacji bez konieczności radioterapii i chemioterapii? Oj, troszeczkę za mało danych, bowiem to zależy, w którym miejscu rak jelita grubego jest położony, czy w odbytnicy, czy powyżej, czy były zajęte węzły chłonne, jakie wielkie i tak dalej, od wielu czynników. Natomiast powiem krótko, my również te nowotwory dajemy im, przypisujemy im stopień zaawansowania od stopnia pierwszego, gdzie choroba jest zlokalizowana płytko tylko i wyłącznie w jelicie grubym, do stopnia, przez stopień drugi do stopnia trzeciego, gdzie są zajęte węzły chłonne i czwartego, gdzie są odległe przerzuty. To rokowanie jest tym lepsze, im stopień zaawansowania jest niższy. W przypadku pacjentki, która zadała pani pytanie, nie mam w tej chwili kilku, nie mam w tej chwili kilku czynników. Domyślam się, że była leczona z intencją radykalną, co poprawia, co na pewno poprawia leczenie w stosunku do osób, które mają odległe przerzuty. Myślę, że będziemy powolutku kończyć, ale na koniec jeszcze takie pytanie, bo no, my chorzy gdzieś tam jesteśmy obarczeni takim piętnem i lekarze innych specjalizacji obawiają się nam przepisywać leki, nawet tak proste leki, jak leki na przeziębienie. Zawsze proszą potwierdzenie z pieczątką od onkologa. Moje tutaj śledzące pytają, co z zabiegami, z masażami, z zabiegami medycyny estetycznej, z botoksem, nie wiem, z wypełniaczami, z wszystkimi tymi historiami, które dotyczą dbania o ciało, o urodę. Bo też się lekarze medycyny estetycznej czy masażyści bronią się przed tymi chorymi na nowotwór, a niestety nie możemy ukrywać choroby nowotworowej, po prostu musimy mówić prawdę. No wiemy, że w dobie epidemii koronawirusa wszystkie gabinety medycyny estetycznej, które są szczególnie dla wielu kobiet bardzo istotne w przebiegu ich życia i wpływają na pewno korzystnie na psychikę, zostały po prostu na jakiś czas uziemnione. Ale mówię o sytuacji, kiedy ze względu na bezpieczeństwo. I kiedy będzie można z tego korzystać? Tak. Kiedy będzie można korzystać? No będzie można korzystać, jak zakończy się czas pandemii, epidemii. I czy są przeciwwskazania? Bo o to pytają pacjentki, bo często właśnie lekarze medycyny estetycznej nie chcieli pacjentkom robić różnych zabiegów, mikrodermabrazji, właśnie botoksu, masaży ciała. A to różnie. Ja nie ma na ten temat, nie ma na ten temat istotnych zaleceń. Panuje na przykład, ja podam tutaj przykład sanatorium, gdzie co niektórzy lekarze, nie mając świadomości badań, które były opublikowane, do dnia dzisiejszego przez 5 lat boją się chorą wysłać do sanatorium, bo może zaszkodzić. Pytam, na co może zaszkodzić. Aczkolwiek pojawiają się sanatorium, jest takie w Ustroniu, dla chorych, które miały raka piersi, więc pomału, że tak powiem, jakiś postęp jest. Ja podchodzę pragmatycznie. Jeżeli ktoś miał chorobę zlokalizowaną, no to w danym momencie nie rekomenduję stosowania różnego rodzaju zabiegów miejscowo, tam gdzie był nowotwór, bądź nowotwór i węzły chłonne. Natomiast jeżeli ktoś miał raka piersi i że tak powiem, został wyleczony, a kogoś boli kolano, to uważam, że rehabilitacja tego kolana zdroworozsądkowe może się odbyć i powinna się również odbyć. Jeżeli ktoś miał raka jelita grubego, który jest wyleczony, nie jest rozsiany i ma ochotę zwiększyć się u lekarza medycyny estetycznej, to również nie widzę tutaj przeciwwskazań. Ale ktoś miał albo ma raka piersi, nie kombinujemy z piersiami, nie powiększamy, nie zmniejszamy, nie poddajemy się operacjom. Panie profesorze, zdroworozsądkowo.
Ale najlepiej zawsze mieć taki certyfikat, potwierdzenie od onkologa, że na daną operację czy na dany zabieg onkolog wyraża zgodę i wtedy mamy tę pewność, że przedkładamy takie zaświadczenie, nie wiem, w gabinecie kosmetycznym czy medycyny estetycznej czy masażu i wtedy mamy tak zwaną podkładkę. Wszyscy są spokojni, prawda? Myślę, że jest to zdrowe podejście. Moim gościem był pan profesor Wojciech Rogowski, onkolog i radioterapeuta. Panie profesorze, bardzo panu dziękuję. Przykro mi, że wczoraj zerwało naszą rozmowę i że musieliśmy to przełożyć na dziś, ale mam nadzieję, że dostarczyliśmy naszym widzom, słuchającym dużo informacji. Ten live jeszcze będzie przez 24 godziny zapisany na moim Instagramie. Ja serdecznie panu dziękuję. Jeśli moi śledzący i pana śledzący wyrażą taką chęć, żebyśmy jeszcze się z nimi połączyli za czas jakiś, to oczywiście to zrobimy i czy mogę liczyć na pana obecność? Pani Aniu, znamy się już kilkanaście miesięcy albo i dłużej, wie pani, że zawsze pani może na mnie liczyć. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie i za przesympatyczną rozmowę. Nie wiem, jaki będzie odbiór, ale nawet jeżeli znalazła się wśród słuchaczy jedna osoba, której pomogłem uporządkować głowę, mówiąc kolokwialnie, to uważam, że to spotkanie miało wartość. Bardzo dziękuję, bo my, chorzy, naprawdę potrzebujemy takiego głosu, potrzebujemy wsparcia, spokoju i właśnie życiowego podejścia. Nie ma się co oszukiwać. Jesteśmy chorzy, to jest poważny stan, nowotwór, ale z tym, tak jak z HIV-em, można żyć, żyć i żyć, jeśli mamy no, trochę szczęścia i wcześniej jest ten nowotwór wykryty, a czujemy się dobrze, można to monitorować i cieszyć się każdą chwilą. Także bardzo raz jeszcze serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję pani Aniu, dziękuję państwu, życzę wszystkim miłego popołudnia. Do widzenia. Do widzenia. Kochani, bardzo wam dziękuję. Moim gościem był pan profesor Wojciech Rogowski, onkolog i radioterapeuta. Pan profesor jest konsultantem do spraw naukowych w klinice Magodent w Warszawie i ordynatorem oddziału onkologii w szpitalu w Słupsku. Mam nadzieję, że ten live był dla was przydatny, że wreszcie było nas słychać, że pan profesor wyczerpująco odpowiedział na wszystkie wasze pytania. Oczywiście mnóstwo jest tej tematyki, także piszcie pod moim porozmawiać. Jakie tematy nie zostały poruszone? Co dla was jest ważne? I kochani moi, no chyba będę musiała te swoje live'y przełożyć, zmienić godzinę, bo ta 20.30 jest niezbyt szczęśliwą godziną, jest mnóstwo live'ów o tej godzinie i zrywa łączenie, a ten live o 12 pokazał mi, że no niestety trzeba to robić w innych godzinach, więc najprawdopodobniej dzisiejszy live z cyklu Moda z Anią Kuczyńską odbędzie się o godzinie 18. Ja zaraz z Anią to ustalę i napiszę na swoim Instastory dokładnie, która to będzie godzina, a w poniedziałek ponownie live z cyklu Zdrowie i chciałabym się połączyć też o godzinie 18. Oglądajcie moje social media i Instastory, będę na bieżąco informować i połączę się z panią Joanną Frontczak-Kazana z Fundacji Alivia, której jestem podopieczną. Ja namawiam wszystkich gorąco, żeby mieć takie wsparcie, żeby znaleźć sobie fundację, która może wam pomóc i wesprzeć w trudnych decyzjach czy w trudnych sytuacjach w waszym życiu. A z panią Joanną Frontczak-Kazana z Fundacji Alivia porozmawiamy o programie Onkoobrona, czyli to jest specjalny projekt Fundacji Alivia na ten czas walki z koronawirusem, ochrony chorych i ochrony personelu medycznego, także zapraszam was serdecznie w poniedziałek
o godzinie 18 live z panią Joanną Frontczak-Kazana, a po live'ie jeszcze będzie kolejny live wywiad z Joasią Górską, z moją przewodniczką nowotworową. Często mówiłam wam o tym, jak ważna jest taka osoba, więc zapraszam serdecznie. A dziś troszkę bardziej rozrywkowo, o godzinie 18, live z Anią Kuczyńską, będzie o jej pracy zawodowej i o naszej miłości do Włoch, bo prosicie mnie o to, żeby było więcej, więcej o Włoszech. Także kochani, zapraszam serdecznie, bardzo dziękuję i do zobaczenia moje live'y przez cały kwiecień, a może jeszcze dłużej. Do zobaczenia i dziękuję.